Okej, przedryblujmy i jeszcze... Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Ostatnio spodobał wam się film, na którym grałem ranked jedynki przypadkowymi samochodami. No więc dzisiaj powtórzymy ten format. Także losujmy pierwszy samochód. A dobra, myślałem, że wygrałem Fenka, a po prostu usunąłem tamten profil i mi pokazało swój domyślny. Dobra, nie było tematu, bo kiedyś tutaj była generalnie kostka do szukania. Teraz jest na to inne miejsce i troszeczkę fail wyszedł. No i dobra, teraz już naprawdę losujemy samochód. I trafiliśmy Octane'a. O dziwo, faktycznie. Dobra, zapomniałem, że po prostu to jest mega zlagowane i z opóźnieniem dał nam matkata. No, prawdę mówiąc, jakbym miał kamerkę, to pewnie wygląda mniej więcej tak jak ten gostek na moim dachu. Ale przechodzimy do pierwszego spotkania. Nasza ranga to Grand Champion 2, ale to chyba za dużo osób nie interesuje. Chociaż może je interesuje. Okej, dobra, udało się znaleźć pierwszego przeciwnika. Rio de Janeiro. Zasadniczo widzę, że z Bakesmada mam ustawiony Alpha Boost i tak, ale raczej przyspieszenie takiej roli nie odgrywa w wyglądzie samochodu, więc nie wydaje mi się, żeby to było jakimś problemem. Dajcie znać w komentarzach, co ewentualnie na przyszłość robić w takiej sytuacji. Czy chcecie na pewno, żebym używał randomowego boosta, czy to generalnie auto się liczy oraz ten jego podstawowy wygląd. A w międzyczasie piękna bramka na 1-0. Ale mi przycięło na kickoffy troszeczkę. Jakiś mini lag był, ale chyba przeżyjemy. O, nawet damy radę skontrować, bo przeciwnik się trochę podpalił. Ten matkat, prawdę mówiąc, chyba tak się nazywa ten samochód, jest całkiem przyjemny do gry. Z tego, co się orientuje, ma on hitbox Octane'a, także na pewno będzie nie taki zły. Bardziej będzie nam przeszkadzał ten ludek na dachu, niż samo auto. Przynajmniej takie mam odczucia. Dobra, udało się troszeczkę wyprowadzić piłę. On będzie uderzał, dlatego się cofnijmy. Zgarnijmy piłkę. Chciałem polecić na pincha, ale widziałem, że on się zatrzymuje i będzie chciał to blokować, dlatego zrezygnowałem z tego pomysłu. A tutaj znowu bezpiecznie się cofnijmy. On nie ma boosta, w sensie nie ma boosta. Nie ma już podskoku kolejnego, dlatego mogliśmy podjechać. Strasznie sobie wybił piłkę. Nie no, dużo błędów popełnia. Nie można powiedzieć, że nie. Dostał reseta, ale nie wykorzystał go za dobrze. Chyba sam się zdziwił, że miał drugiego pod reseta. W sensie drugiego reseta, drugiego flipa. Wznowienie o dziwo wygrane. Poleciałbym na freestyle mały, ale może jeszcze nie przy tym wyniku, bo chciałbym coś wygrać na tym odcinku. Zagrywa nam piłkę do narożnika. Ja nie trafię w przyspieszenie. Każdym autem to samo wychodzi. Zniszczę go. Dzięki temu mamy trochę wolnego czasu. Możemy się zapędzić. Czuję, że on będzie chciał, o właśnie, szczelendżować. Mogłem to jakoś zgrabniej go minąć w momencie, kiedy się spodziewałem faktycznie. Ale wyszło jak wyszło. Dobra, on podbija piłę. I chyba mamy czwartą bramkę. Znowu strasznie ryzykownie zagranie przeciwnika. I do tego słabe wykonanie. A i od razu uprzedzając pytania, jak zdobyć ten samochód, to i skąd w ogóle go mam, to on chyba był z karnetu w którymś sezonie. Podstawowego koloru nie dostaniecie, ale malowany jak najbardziej możecie się wymienić z innym graczem. Dobra, jest 4-0. Możemy zaraz coś popróbować strzelić fajnego, ale to jeszcze za chwilę. Tutaj spanikowałem, nie chciałem uderzyć tak ryzykownego kąta i za karę dostaliśmy demo za bycie miękką fają czy czymś. Okej, z tego nie ma prawa paść bramka. A polećmy sobie za chwilę. Trochę za wysoko zagrałem i piłka uderzy w sufit. Ale i tak będzie bramka dla nas. Numer 5. Speed flipa nie nauczyłem się dalej, ale po co to komu, jak można zrobić fake kickoffa, który działa jeszcze lepiej. O, o, dobra. Wiedziałem, że strasznie agresywnie gra ten gostek. Właśnie się spodziewałem, ale nie aż tak. No i stracimy bramkę. Powiedziałem, że się spodziewam, że on agresywnie atakuje i się w tym momencie nie spodziewałem, że to aż tak agresywnie zaatakuje. Dobra, z tego raczej nie będzie zagrożenia. Zmarnował dużo przyspieszenia, ale tutaj sobie podniesie, także do dużej też tutaj przewagi nie mamy. Ja sfejkuję podskok. Taka dziwna sytuacja w tym narożniku. Może sobie zbierzemy boosta. On za dużo nie powinien mieć. Znowu się wywalił i nas ograł czymś takim? Nie, no niemożliwe. Dobra, ograł nas czymś takim, wiocha. No spokojnie, byle nie stracić od razu bramki. Zagrajmy sobie do boku i zbierzmy przyspieszenie. Szybko uderzę piłkę. Jakbym dobrze uderzył tę piłkę, to by była bramka, a tak to przynajmniej nie stracimy. Powinien mieć dalej przyspieszenie, dlatego nie będę aż tak agresywnie wyjeżdżał. I znowu dałem mu opena. To jest coś, co ostatnio bardzo często popełniam, w sensie błąd. Taki, że nie atakuję piłki, a jednocześnie nie jestem na tyle cofnięty, żeby potem obronić ewentualny strzał mocny. Ale muszę na tym pracować. Po prostu znowu sobie nawyk wyrobić. Albo cofania się, albo atakowania piłkę, a nie takie coś po środku. Dobra, zgarnijmy piłkę. Cofnijmy się do tyłu może. Bardzo nie chciałbym przegrać meczu, w którym wygrywałem 5-0.
Okej, okay, wiedziałem, że on będzie atakował futbolówkę, czy tam karbolówkę, bo robi to nieustannie. Uderzenie na długi słupek. A zaatakujmy teraz my szybko. Dobra, jakoś przeżyliśmy przynajmniej. Nie strzelił w bramkę i w sumie dobrze, bo tak to by było ciężko. Znowu się spodziewałem, że on będzie atakował. A dobra, nie trafił w piłkę, poleciał na bardzo ryzykowne uderzenie zamiast od razu boostować w stronę ziemi i złapać przyczepność. Tak myślę, że to by było w jego przypadku lepsze rozwiązanie. Ale może polewał na jakiegoś klipa Rio de Janeiro, Joga Bonito, Brazylijczyk jakiś. Zostawmy mu piłkę. On nie zrobił reseta, dlatego możemy na spokojnie sobie podjechać. No i się poddał. Dobra, pierwszy mecz wygrany. Co do tego samochodu, to grało się całkiem przyjemnie. Wygląda ono nieźle. No i jest to generalnie taki Octane, tylko mniej popularny. Myślę, że jak komuś się podoba, to naprawdę może nim pograć. Sam zresztą jakiś czas temu nim pykałem. Skraszowało mi grę. Jak do tego doszło, nie wiem, ale chyba losowanie auta skraszowało mi grę. Nie mam pojęcia, co tam wybrało. Tutaj znowu trzeba poczekać, bo to zawsze jest lekkie opóźnienie. Remix GXT. Ładny samochód, może nie w takim wydaniu. Jeżeli ktoś ma gust, to może go ładnie na pewno wykończyć. Ten akurat mi się nie podoba, ale tutaj są przypadkowe itemki. Chodźmy po prostu grać. Pierwsze spotkanie, w sensie co? Pierwsze spotkanie tym autem, w sumie jedyne. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Strasznie mnie zdekoncentrował ten crash. Nie wiem, od czego to zależało, czy tam jakiś był przedmiot, który się baguje, czy o co chodzi. Nie zdążymy się wrócić? Dobra, nie zdążyliśmy się wrócić, ale było naprawdę blisko. O, i przeciwnik gra Nissanem tak w ogóle. Fajnie, jakby w końcu oddali przy tej premierze, jakby przy premierze nowych, szybkich i wściekłych oddali Nissana do gry. W sensie do gry, do sklepiku oraz ludzi, co je zakupili wcześniej, żeby mieli dostępne. To uderzenie było tragiczne, w ogóle nie powinienem na mnie lecieć. W zasadzie podaliśmy mu piłkę, ale szybkim powrotem uda nam się to jeszcze uratować. Z tego co pamiętam, jak była premiera tego auta, to mi się nim fajnie grało. Do tego ładnie wyglądało, dlatego oczekiwałem. Oczekiwania są wysokie na pewno. Sobie zagramy za jego plecy. Niestety się nie wywalił Gostek. Ale takim Nissanem też bym sobie pyknął. Prawdę mówiąc, nie wiem. Może jak nie wróci i nie będzie dalej dostępnego dla ludzi, co kupili na innej platformie, to może po prostu pożyczę konto od kogoś i nagram wam odcinek z Nissana. Bo pewnie dużo ludzi by chętnie zobaczyło. Chociaż w sumie nie wiem, bo nie można go zakupić, to nie wiem, czy interesujący jest test samochodu, którego nie można kupić. Prawie strzeliliśmy samobuja. W ogóle strasznie mnie rozprasza to kółko na dachu i antenka. Jakieś takie są strasznie rozkupiające. Tak bardzo, że teraz dam się sfejkować. To totalnie przez antenkę. To nie tak, że mnie zrobił. Wznowienie przegrane, ale zdążymy się wrócić. Proszę, wygrajmy wyścig o boosta. Okej, okay, nikt z nas nie trafił. Zdarza się i tak. Dobra, będę musiał go skontratakować. Proszę? Tak jest. To była znowu dziwna bramka, tak samo jak on mnie porobił na mindgame na fejka, to ja teraz też zrobiłem coś mega dziwacznego. W sumie sam nie wiedziałem, co robię, ale wyszło i to się liczy. On zostawia pustą bramkę. Aj, liczyłem, że będzie się rzucał na panikę na moje uderzenie z flipa, ale tego nie zrobił. Może za dużo już mindgame'ów w tym meczu. Przestraszmy go. Okej, udało się go przestraszyć, ale jeszcze trzeba to obronić. Jeszcze słaby recover z bramki. On odjeżdża od piły. Wiedziałem, że będzie to od razu chciał challenge'ować, ale tak jakoś super nam nie wyszło. Wywalę piłkę tak, żeby sobie kupić czas. Kolejna próba ataku z powietrza przeciwnika. I tym razem mu się udało, poleciał na double tapa. Nie chciałem zostać zbumpowany, chciałem też poczekać, co on będzie robił, no i w zasadzie mnie porobił. Bardzo dobrze, że tak poczekał w powietrzu i nie boostował cały czas, to sobie podleciał bliżej i mógł zrobić tak naprawdę co chciał, uderzyć w piłkę z większym impetem. Nie podoba mi się to, że zauważył, że fejkujemy kick-offa. I kliknął pod poprzeczkę. Myślałem, że to leci nad bramkę. No i teraz my się daliśmy zrobić na naszego kick-offa. Jeszcze go nie zniszczyliśmy. Nie, nie możemy stracić gola po naszym wznowieniu firmowym. Najgorzej, dobra, ten mecz będzie ciężki. Jakbym tu skręcił do prawej, to by zginął. Najgorzej, dobra. Wolne wznowienie na propsie? Dokładnie, wolne wznowienie na propsie. Nadrabiamy przynajmniej jeden punkt. Myślę, że dwa razy na ten sam numer nie da się nabrać. Ale w sumie spróbujmy, co nam szkodzi. Przynajmniej stracimy bramki. Zostawię tę piłkę. On złapał reseta. I nam grozi. I trafił w bramkę, najgorzej. Dobra, wznowienie wygrane. Spróbuję uderzyć od razu. Nie zbierzemy boosta i nas trochę wywalił. Zdążymy się wrócić, jolo. Fejkujemy lecenie na squishy save'a. On tego ostatecznie nie zrobiłem, dlatego też nie było problemu. Zresztą on się też trochę wywalił. Za sprawą czego. Okej, mijamy go.
On jest w takiej pozycji, kliknąłem sobie przez przypadek nie ten przycisk, co chciałem i nie za bardzo wyszło sprawdzenie, co on robi. Na pewno chciałbym teraz w tej sytuacji się cofnąć szybko i się w sumie nie uda. Czemu mnie to aż tak mocno spowolniło? Dobra, moc ostateczna. Edek robi speedflipa, który zadziałał, o dziwo. Ja robię beznadziejne te speedflipy, nawet nie robię drugiego flipa po nim, ale... Jak ktoś robi mega wolnego, to przynajmniej wtedy jest szansa, żeby zadziałało. Nie mam przyspieszenia, nie mam nic, nie miałem wysokości ani przyspieszenia, żeby zrobić ładnego pincha, ale i tak na to poleciałem. Dobra, on próbuje swojej wersji. Dobra. No jeszcze typie, wywal się. Nie wywalasz się? To niedobrze. Okej. Okay. Może chociaż zrobimy coś takiego? Niestety się, no może nie spodziewał, ale zwyczajnie dobrze zagrał. Prawdę mówiąc, już chyba nie mamy za dużych szans na nadrobienie, ale spróbujmy. Aj, liczyłem, że jakoś się uda go jeszcze zdemować czy coś. Dobra, przynajmniej może klipa walnijmy na zakończenie. Chociaż ta piłka jest tak niewygodna. Okej, jeszcze będę miał jedną okazję. Dokładnie. Ale z nic nie zrobię. Chyba, że jeszcze to uratujemy. Proszę. Dobra, podbijamy piłkę i dostaliśmy bumpa, także przegrywamy drugie spotkanie. Nie grało mi się w tym spotkaniu rewelacyjnie, nie wiem na ile jest to kwestia auta, ale takie mam po prostu odczucie. Losujmy ostatni pojazd na dziś i będzie to... Endo, bardzo fajnie, szkoda, że nie czerwone, bo by troszeczkę lepiej wyglądało. Strasznie ciemny samochód z tego wyszedł taki. Ja bym tak nie urządził samochodu, wiem, że niektórzy mają specyficzny gust i... To znaczy ja też mogę mieć specyficzny gust, ale po prostu mi się za bardzo nie podoba ta konfiguracja. Ostatni przeciwnik na dziś. Nie mam pojęcia, jak przeczytać jego nick, więc może tego nie będę robił. No i gramy Endo, które kiedyś było chyba uznawane za najładniejszy samochód w grze, na pewno. Jest ładne, mi się ten nigdy tył samochodu nie podobał, ale cóż, nie wszystko musi być idealne. Takie Lamborghini stare. Ale dostaliśmy demo. Myślałem, że zdążę. Mogę podskoczyć wcześniej, to by nie było problemu. W ten sposób tracimy już pierwszą bramkę. Dobra, sprzyjmijmy sobie piłkę. Fliknijmy ją mniej więcej w tą pozycję. I miałem nadzieję, że on już stracił kontrolę, aczkolwiek tak nie było i tracimy drugą bramkę. Ale się dałem nabrać. Dobra, fliknijmy byleby do góry. Tym razem nam podał trochę lepiej. Podbijmy sobie jeszcze raz. I strzał pod poprzeczkę. Nie zaryzykował, liczył, że będę fejkował. Nadrabiamy jedną bramkę. Okej, wznowienie wygrane i to powinna być bramka dla nas. Tak też się dzieje. Taka sytuacja. On tam zebrał przyspieszenie, dlatego na pewno ma boosta. Ale to... Nie zmienia faktu, że możemy jeszcze to strzelić zaraz. Ale lepiej jak się cofnę, nie mając przyspieszenia. Okej, zbiorę setkę. Postraszę go. Ale to było głupie. W sensie, nie głupie było to, że go chciałem postraszyć, ale za bardzo podjechałem. Za blisko do niego i w sumie wyszło tragicznie. Okej, wznowienie wygrane, on jest w miarę daleko. Niestety ta piłka się trochę niewdzięcznie odbiła, dla nas przynajmniej. Nie wiem ile on ma przyspieszenie, nie zaobserwowałem tego, ale wystarczająco, żeby nas zniszczyć po raz kolejny. Zebrał sobie tam boosta, zebrał kolejnego, także ma pełne doładowanie, ale ja też mam setę, także nie powinno być tragicznie. On nas czułem, że będzie chciał zniszczyć, ale poleciał na niecelne uderzenie tym razem. To było tragiczne, ale przynajmniej zdążymy się wrócić. Okej, zaryzykujemy. I mamy opena. Myślałem, że to troszeczkę bardziej do zewnątrz się odbije. No nie ukrywam, że nie gramy jakoś doskonałego roketa w tej chwili. On się wywalił, a ja zamiast strzelić opena, to się wylałem jeszcze bardziej. Okej. Z milion błędów. Zniszczyliśmy go przynajmniej. To nadróbmy jedną bramkę. Ale to było słabe uderzenie. Dobra, podał nam piłkę. Uderzmy. Słabe uderzenie po raz kolejny. Coś nie mogę wyczuć. Dwóch ostatnich samochodów. Okej. Ale dostaliśmy kopa. No nie, i tracimy gola. Okej, on nas tutaj trochę chce okraść z przyspieszenia. Ja też niepotrzebnie tak dużo zużyłem. Ale kurde, naprawdę. Nie przebiłem tego do nim, w sensie zupełnie nie trafiłem w piłkę do góry. Mam wrażenie, grając zawsze Endo, nie to, że teraz, ale generalnie zawsze miałem takie odczucia, że jest strasznie takie twarde, że jak przyjmuję piłkę na dach, to ona się tak bardzo mocno odbija. Nie mam pojęcia, jaki hitbox ma Endo, ale możliwe, że po prostu ma stosunkowo zgadzający się hitbox dachu, przez co jest takie wrażenie twardości. Tutaj nie pozostawiłem sobie szans na interwencję, jak to zrobił w miarę dobrze.
Okej, strzelmy chociaż z tego bramę. Dobra, 7 do 3. Nadrabiamy, nadrobimy to jeszcze. Znowu podałem mu w zasadzie piłkę na uderzenie i się nie cofnąłem od razu. Nie no, słabo gram. Nie możemy strzelać na bramę, bo byśmy nie zdążyli. Dobra. On nas fejkował po raz kolejny. A ja nie mam co robić, muszę skakać, żeby on nie uderzył bramki. Co? Żeby nie uderzył piłki na naszą bramkę. Spróbujmy coś jeszcze tutaj zaraz zrobić. Nie obronię tego, najgorzej, zupełnie mi nie idzie w tej chwili. To nie jest kwestia auta, po prostu mi nie idzie. Okej, okay. Przedryblujmy i jeszcze nawet nie zrobimy airdrible bumpa, bo nas on wyzbumpował. Airdrible bump, w którym to obrońca bumpuje napastnika. Nic nie wyjdzie. Okej, okay, dobra, nie stracimy chociaż z tego bramki. Jeszcze jedna honorowa, nawet nie zdążę. No i dobra, nie zawsze się wygrywa. Dzisiaj na przykład przegraliśmy dwie gierki, ale przynajmniej na początku udało się coś wygrać. Dajcie znać, czy będziecie chcieli jeszcze odcinki z losowymi autami i ewentualnie, czy chcecie je też z innego formatu, na przykład 2x2, albo gram z jakimś gościem też przypadkowymi samochodami. A ja już dzisiaj nie będę przedłużał. Zachęcam was do zostawienia subskrypcji. Elo, elo.